Witam Was ciepło i serdecznie. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach i też trenerka trenerów. Dzisiaj będę Wam opowiadać o tym, jakich kilka produktów, kilka platform ja używam do prowadzenia mojej firmy. Oczywiście też Wam podam kody, których Wy dostajecie zniżkę, a ja dostanę też z programu partnerskiego z tego po prostu jakiś profit. Więc, moi drodzy, ja jestem teraz w domu rodzinnym, więc w mojej małej, pięknej miejscowości, z której pochodzę, w Małopolsce, i mogę Wam powiedzieć, że tak jak ja się przez pierwsze moje 30 lat życia rzucałam, mieszałam, zastanawiałam, nie wiedziałam, czego ja chcę od życia. I ja pochodzę z takiej rodziny, że mój tata był elektrykiem, a moja mama była księgową, i oni już nie żyją. Tata 12 lat, mama 6 lat, i mogę Wam powiedzieć, że tak bardzo jak ja chciałam właśnie być przedsiębiorcą całe życie, być trenerką, być business coachem, bardzo mocno to chciałam i bardzo mocno też chciałam żyć po swojemu, chciałam spełniać, o cześć, super, że jesteś, więc moja droga załoga, nie? Tak bardzo jak ja kiedyś chciałam mocno spełniać swoje marzenia i po pierwsze wyprowadzić się z domu rodzinnego, do którego wracam raz na jakiś czas, żyć po swojemu, mieć właśnie swoje, spełniać swoje marzenia, to powiem Wam, i kiedyś bardzo mocno oczekiwałam, że będzie mnie w tym wszystkim wspierać, cześć, moja rodzina, że moi rodzice będą dla mnie wspierający, czy moje otoczenie, natomiast nie miałam świadomości tego, że te osoby po prostu, tak jak Wam mówiłam, nie? Mama była księgową, tata był elektrykiem, więc oni nie prowadzili swoich firm, więc jak oni mieli mnie wspierać w rzeczy, którą ja chciałam robić, skoro oni tego nie znali? I tak właśnie przyjechanie tutaj do mnie na wieś i zobaczenie w moim domu rodzinnym, jak ja przez te pierwsze po prostu 30 lat rzucałam się w życiu i tak miotałam z tym wszystkim, przypomniało mi o tym, że żeby nie oczekiwać od ludzi rzeczy, których sami nie mają, nie? Więc no, to jest duża rzecz, ale to też jakby teraz z wielką wdzięcznością o tym mówię, z uwagi na to, że ta historia mnie po prostu nie docisnęła, tylko ta historia właśnie moja pokazała mi na to, że ja mam potężną ilość siły w sobie. I wierzę, że każdy z ludzi, każda z osób ma tak samo, że ma potężną moc w siłę, siłę w siebie, w sobie, i jak się mocno postaramy, to jesteśmy w stanie zrobić fantastyczne, piękne rzeczy. I tak, teraz już dosłownie w praktyce, dzisiaj będzie bardzo króciutko, opowiem o kilku z rzeczy, które ja korzystam. I ja musiałam zacząć, jakby otworzyłam firmę, zajmowałam się już tym, co robię, natomiast potrzebowałam właśnie założyć firmę z uwagi na to, żeby przyjmować płatności od moich podopiecznych, którzy byli z zagranicy. I tak zaczęłam, najpierw założyłam sobie oczywiście firmę, założyłam sobie konto firmowe w ING Banku Śląskim, i tutaj w opisie tego podcastu będziecie mieć też taki kod, który przy zakładaniu konta można sobie użyć i wtedy oboje dostaniemy zniżkę, więc ja mam prywatne, oszczędnościowe i biznesowe konto w Banku Śląskim, więc tutaj w opisie mogę Wam naprawdę mega polecić, jestem zadowolona, korzystam z nich już pewnie coś około 10 lat. Mam też jeszcze konto w Millennium i mam też konto jeszcze w mBanku, natomiast no, ten Bank Śląski uważam, że robi dobrą robotę. Więc to jest pierwsza rzecz. Później, jeżeli chodzi o płatności, to ja osobiście używam PayU i sprawdzę jeszcze, bo nie widziałam, czy tam jest w ogóle jakaś możliwość polecania tego, natomiast jeżeli będzie, to Wam obiecam i też w opisie dodam. Natomiast jeżeli nie, no to jak najbardziej PayU jest taką rzeczą, którą ja też używam. Jeżeli chodzi, żeby przyjmować właśnie płatności, PayPal oczywiście, no i też jeżeli chodzi o platformę kursową, gdzie ja właśnie moje materiały edukacyjne zamieszczam, to jest Web2Learn. To jest taka polska platforma. Nie jest ona idealna, mam już naprawdę te 7 lat z mniejszą, większą przerwą, natomiast Web2Learn uważam, że jest fajną opcją z taką comiesięczną płatnością. Nie trzeba po prostu z góry inwestować dużych kwot. Lub jeżeli chcemy, to możemy oczywiście, natomiast zazwyczaj na początku robi się tak, że opłaca się po prostu co miesiąc, nie? Później są oczywiście koszty.
i można to wszystko sobie fajnie pouliczać i też trochę mniejsze podatki płacić. Więc wiemy już, że jest to konto ING Bank Śląski, później jest Web2Learn, jeżeli chodzi o platformę kursową PayU, jeżeli chodzi o przyjmowanie płatności i PayPal, to są te pierwsze rzeczy. Jeżeli chodzi o email marketing, czyli na przykład czy to jakieś webinary, czy wysyłanie newsletterów, strony sprzedażowe, wysyłanie właśnie też wiadomości do moich podopiecznych, to ja używam GetResponse. No i oczywiście też Wam tutaj mega zachęcam do tego, że jeżeli chcesz z nich skorzystać, to żeby się z linku mojego właśnie skorzystać. I to wygląda tak, że wtedy Ty dostajesz 50 zł, ja dostaję 50 zł i tak zwany Wilges Cityowca cała. GetResponse jest moim zdaniem takim najlepszą platformą, próbowałam jeszcze inne. I warto jest, tam jest na przykład dużo też takich materiałów szkoleniowych, że jeżeli faktycznie nie wiesz, jak to zrobić, nie masz zasobów na to, żeby sobie jeszcze zatrudniać jakieś osoby, to można sobie skorzystać z ich programów szkoleniowych i bezpośrednio nauczyć się, jak można to obsługiwać, jak stworzyć jakąś stronę sprzedażową, czy na przykład swojego e-booka, można tam też sprzedawać bezpośrednio w wiadomości, więc naprawdę super sprawa. GetResponse, no uważam, że naprawdę jeżeli chodzi o polski rynek, to oni są najlepsi na ten czas. Jeżeli chodzi o dalej, o hosting, czyli jak już jesteśmy na etapie, że chcemy założyć stronę internetową, bo uważam, że na początku wcale nie trzeba, że na bazie mediów społecznościowych jak Facebook, Instagram, TikTok, czy LinkedIn, jesteśmy w stanie na spokojnie sobie za pośrednictwem innych właśnie rzeczy, bez zakładania strony, na spokojnie żyć. Natomiast jeżeli już jesteśmy na etapie, że chcemy bardziej rozwinąć się w takiej formie, żeby mieć tą stronę, skorzystać z niej jako wizytówkę, chociaż ja uważam, że tą wizytówką najbardziej jednak są nasze i najszybciej jest nam dotrzeć do klientów, jeżeli mamy dobrze rozbudowane media społecznościowe, ale w taki sposób, że aktywnie dodajemy chociaż jeden post dziennie, to jest idealna, świetna sprawa. Więc tutaj jakby ta konieczność posiadania strony internetowej, uważam, że ona jest dopiero później, na pewnym etapie, gdy wiemy, że na przykład będziemy pisać artykuły, czy gdy będziemy tworzyć podcasty, zamieszczać je na stronie, gdy będziemy aktywnie też pracować nad tą stroną internetową, to uważam, że wtedy na pewnym etapie też warto jest ją używać. Jeżeli chodzi o hosting stron internetowych, to ja używam właśnie, jeżeli chodzi o hosting stron internetowych, o moje skrzynki pocztowe, to ja używam Zenbox. I Zenbox jest w ogóle taką bardzo fajną firmą z Częstochowy, z okolic Częstochowy. Prowadzą ją mnisi, słuchajcie. I później ja na przykład, i też mam, podam w opisie później kod do Zenboxa, żeby sobie właśnie skorzystać ze zniżki na początku, czy z przeniesienia strony do nich, jeżeli kończy ci się na przykład hosting swojej strony na innych platformach. I to jest najfajniejsze, jak na przykład wysyłam e-mail. Ostatnio miałam atak taki hakerski, właściwie spam został mi wysłany na skrzynkę właśnie moją firmową i wysłałam wiadomość, właściwie Jacek, chłopak, który mi pomaga z moją stroną internetową, wysłał wiadomość właśnie do Zenboxa i później za jakąś chwilę odpowiedział nam jeden z mnichów i tam jest zawsze podpisany mnich, tam powiedzmy Krzysztof, odpisał, nie? I bardzo fajna forma, polegam na nich, to też oni mi zostali poleceni przez moją przyjaciółkę, więc wiem, że naprawdę robią kawał dobrej roboty, więc tutaj jeżeli chodzi o hosting stron internetowych czy skrzynki pocztowe, to polecam Wam Zenbox, no i tak jak Wam mówiłam w opisie, czyli jeżeli wejdziesz sobie na platformy podcastowe i wpiszesz tam Make Fitness Great Again, czy jeżeli wejdziesz sobie na mój kanał na YouTubie, który nazywa się Anna Sośnierz Trenerka, to tam właśnie jako 11 odcinek znajdziesz ten oto, w którym trakcie jesteśmy nagrywania teraz i tam w opisie będziesz miała wszystkie dostępne linki, jeżeli chodzi o programy partnerskie. I jeszcze jeżeli chodzi o program, platformę do układania diet, to ja stosuję Nuvero i to jest bardzo, uważam, że dobra.
platforma w dobrej cenie. Ja też korzystałam z różnych platform do układania diet i moja dietetyczka też używa właśnie oczywiście mojego konta, jeżeli chodzi o Nuvero i na bazie tego właśnie układamy diety. Więc bardzo spoko to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o bazę diet, jeżeli chodzi o bazę produktów. Fajnie też później można sobie wybrać i wydrukować na przykład w PDF-ie cały plan z przepisami, z wykonaniem i na samym dole z też listą zakupów. Uważam, że bardzo dobra jakość za cenę, czyli platforma nazywa się nuvero.pl, więc tutaj nie mam żadnego kodu polecającego, ale Wam mogę ich polecić, bo są naprawdę super. Więc reasumując, kilka z platform, które pomogą Ci w rozwinięciu swojej firmy online, to oczywiście oprócz Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, to od razu przeskakujemy do konta firmowego, które ja używam, czyli to jest ING Bank Śląski. Później, jeżeli chodzi o kompleksowy e-mail marketing, to jest to GetResponse. Jeżeli chodzi o hosting stron internetowych i skrzynki pocztowe, to ja używam Zenbox. Jeżeli chodzi o platformę do układania diet, to jest Nuvero. Później jeszcze Wam opowiadałam o Web2Learn, czyli to jest taka platforma, na której ja mam moje programy szkoleniowe. Jeżeli chodzi o płatności online, to ja używam PayU oraz PayPal. To są te rzeczy. Jeżeli macie jakieś pytanie w tej sprawie, to śmiało. Jeżeli chodzi, to tutaj były takie rzeczy z tak zwanej behind the scene, czyli z tak jakby z tej drugiej strony. Jeżeli chodzi na przykład o platformy do podcastów czy do jakichś innych treści, to ja już wcześniej o tym mówiłam w wcześniejszych odcinkach lub jeżeli masz jakieś pytanie, to śmiało można mi je zadać. No i ostatnie z rzeczy, to jeżeli, będzie mi niezwykle miło, jeżeli właśnie skomentujesz, będziesz obserwować, zalajkujesz tą transmisję, a jeżeli chcesz, żeby Ci indywidualnie doradzić, to warto jest mi wysłać wiadomość, czy to na Instagramie na anna.sośnierz, czy też jest do wypełnienia ankieta, którą znajdziesz w bio, czy też w opisie, śmiało i wtedy zaproszę Cię na konsultację i zobaczę, jak mogę Ci pomóc w prowadzeniu Twojej firmy. Więc niech moc będzie z nami. Wspaniałego dnia, wspaniałego weekendu, dbajmy o siebie i róbmy dobrą robotę. Pamiętajmy, że to, co my robimy, czyli to, że jesteśmy trenerkami czy trenerami, to pomaga oprócz tego, że zarabiamy i dobrze żyjemy, to pomagamy ludziom w zmianie ich życia na lepsze. To jest fantastyczna praca i daje potężną satysfakcję, więc ślicznie dziękuję za dzisiaj, wszystkiego dobrego i do zobaczenia za tydzień.